Moja mama ma otępienie naczyniowe, czyli tak jakby Alzheimer. No staram się być aktywna, no wtedy to jeszcze częściej chodziłam. W sumie już 8 lat się zajmuję statystowaniem, graniem. Teraz ostatnio w takich ciężkich dla mnie sytuacji nawet zdarzają mi się epizody, to takie dosyć poważne, także no staram sobie udowodnić jakoś tak, no i muszę, żeby nie oszaleć, opiekując się z mamą, coś robić. A czy rodzina pani pomaga? No niestety, tak się składa, że mam brata, ale no nie za bardzo. Najbardziej to pasowałoby im, żebym mamę oddała, no bo oni nie mają czasu się zajmować. Dla mnie to jest po prostu tylko wykręt. Mam dom swój na Białołęce, no i tam kiedyś pojechałam z mamą. Tak się zdarzyło, że mama spała cały dzień. A Andzia co jakiś czas biegła do pokoju. Podrobiłam robotę, bo mi nie przeszkadzała, ale widziałam, że ona się ciągle kręci. A ona biegła do łóżeczka, sprawdzała, czy mama oddycha, czy co się z mamą dzieje i wracała. I to tak regularnie kursowała co jakiś czas. Aż się podejrzałam, co ona robi. Ona nawet obwąchała i sobie leciała. Niby one są wszystkie podobne do choroby. Po prostu to jest skleroza, zatkane są tętnice, nie ma właściwego przepływu. Cholesterol gdzieś tam się poosadzał i tak to się dzieje, no. Musiałam zamknąć gaz jak zwykle, teraz muszę go odkręcić. A ciągle 100 razy się wracać, żebym, broń Boże, nie zapomniała, bo mamy się zdarza tutaj, że czasami się bawi. Przepraszam, że tak wspomnę, nie myślała pani kiedy oddać mamę? Nie myślałam. W ogóle to śpię z mamą, dlatego że czasami jak się budzi, to jest po prostu nieprzytomna. No, nie chcę używać pampersów, po prostu te pampersy rwie. Mam taką ceratkę, którą ją podkładam. No, jak słyszę, że prosi mnie, żebym jej pomogła, ją zaprowadziła do toalety, no to po prostu tu na pewno bym nie słyszała. Poza tym boję się, bo mi z łóżka już kiedyś spadła i kupiłam nowe łóżko tam, żeby było mi po prostu wygodniej z nią spać i tam śpię. Rano wstaję, robię jej śniadanko do łóżeczka mojej królowej. Później, jak zwykle, coś trzeba przygotować na obiad. Jakieś takie muszę, no, staram się robić rzeczy, które są. Chodź mama tutaj do nas, chodź, no pokaż się. Za twardo. Nie będzie za twardo, chodź. Siadaj tutaj. Powiem, że ty nosisz. Chodź tutaj koło mnie usiądź. Właśnie opowiadam tu państwu o tobie, jak to jest. Że ona ucieka też? No tak, ucieka. Związani jesteśmy, no jak? Urodziła mnie, no to ja teraz muszę się nią opiekować, nie? Tak przynajmniej byłam wychowana. No i buntuję się z tym, że inni mają to gdzieś. Nikt nie pomyśli, że nie wiadomo, co będzie z nim za parę lat, za parę godzin. A ten najpiękniejszy pierdzielnik to mój oczywiście. Tak, bo to każdy lepił po swojemu. No to zapraszam, wysiadamy. Chodźcie, kochani. Poczekajcie, ja tam wam zaraz otworzę z tamtej strony, będzie wygodniej. Trzeba było z mamą zamieszkać, no tu nie są takie warunki, dla mnie to może być. Tak, a czasami, trzeba jednak. Czasami też powietrze. Wdychałam, jak leciałam do łazienki, bo było tak zimno, bo to jest jedyne źródło ogrzewania, powinnam coś zmienić, żeby było cieplej, gdyby było na górę, to by to bardziej... I co ja mam to wyrzucić, prawda? To swoje takie piękne? Przecież to jest piękne mieszkanie, tam gdzie my mieszkamy. A nie ma mowy o wyrzuceniu. No. Nie, zaakceptujemy. Ono to idzie, tam leje, tam polewa.
Wszystkie mają na wszystko czas, tylko nie mają dla mnie w ogóle na nic. Dla ciebie nie ma nikt czasu? No córka ma czas dla pani. Co ma dla mnie? Czas, korale? No. A, chciałabyś te korale? O, to jest mój ja prezent. Ja mam korale. Ładne są też, a moje są brzydkie, moje były wcześniej kupione. Bo miałyśmy no tak iść to od razu już, a teraz w końcu mamy chyba leżeć tutaj na płocie gdzieś. A herbatę wypiłaś na płocie? Masz? Tak. Masz nie jeszcze? No chciałaś przed chwilą wypić. To wypij, bo to mocne jest, to ja nie chcę takich mocnych. To weź wypij, bo to ja ci kupiłam troszeczkę. Tak? Tak. Ale mocna? Nie, mocna tak. Niemocna tak. Nie ma procentu. Czy jest, można... Nie ma mocy urzędowej, tu nie ma procentu. Ja jadę samochodem, to nie mogę. Nie wiem, czasem do papkaszem. Ale słodka. Mi dała tak po parę dni, no chudusiła. Nie tylko, nie to... Ale to tylko chwilę. No co mam zrobić, jak to nie ona, tylko jej choroba. Prosiłam, żeby tam załatwili. A co się dzieje? Dlaczego ty płaczesz? Dlatego, że żyję. To źle ci, że żyjesz? Co się dzieje z tobą? Mama ma takie... Nie, no nie miewa, jest bardzo dzielna. Ale coś jej tutaj... No zobacz, co to jest. Co to jest wszystko? Nie wiem. Nakładane to tamto dołożone. I gdzie to będzie co wszystko? Ty robisz? O, i nie widzisz nic. Ale co ty wyprawiasz? Andzia? Daj mi się panią, zobacz, ona płacze. Skocz do pani, pociesz panią. Idź do Irenki, zobacz co ta Irenka nasza robi. Idź do niej, weź ją tam troszkę. Ja jej nie wezmę, już ich mam dosyć. Przecież ja tym nimi tylko żyję. Żeby to nie popsuło dobra, się, dobra, żeby... Ja już zabieram to ubranie. To jest moja tak kurtka, już nie będziesz miała problemu. Tak. Nie płacz. To daj mi w mordę i będziesz miała lepiej. Której? Z lewej czy z prawej? Nie chcesz? Nie wiem, które. Był tym na wyścigach pokaz kapeluszy, nie? Na Służewcu? Na Służewcu, tak. Koleżanka mnie namawiała i nie bardzo chciałam, bo nie bardzo mogłam, ale w końcu kupiłam sobie w Czecholandzie taki kapelusz za 2 złote dziurawy. No to widać dziury. No. Jest piękny. Za 5 zł kupiłam kwiatki, a później to był show. Wracali legioniści, więc oni brawo bili, a ja jeszcze puściłam taką muzykę i siedziałam się tak bujałam w rytm tej muzyki, ale muzyka była taka młodzieżowa, dobra. Taka, mocna była taka. Policjanci się śmieli, no w ogóle no cuda były boskie. Jeden podjechał na rowerze, pyta się, czy to już jest karnawał. Ja mówię, jeszcze się nie skończył. Nie już, tylko się nie skończył. Zabawa trwa. Nie wiesz, jaka jesteś skrzywiona. Zobacz, przyszło tyle osób, ten pan patrzy na ciebie. Podobasz mu się, a ty taka skrzywiona hajka jesteś. Pilnuj swojej głowy, a potem dopiero co innego. A ty taka wesoła opowiadałaś ostatnio dowcipa, a dzisiaj co robisz? No właśnie, bardzo. A dzisiaj jesteś taka jakaś piczka, złowiczka. Tak? Aha. Chciałabyś mieć taką biczkę i doniczkę.